Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek. Teraz właśnie idziemy na plażę, tak mi się wydaje. Milanek już wypił swoje mleczko. Co, kochanie, chcesz? Idziemy outside. Także idziemy outside. Zobaczcie, jaki tam mamy widok. Jest sporo ludzi nawet już na basenie, chociaż troszkę chłodno jest, ale ludzie wykorzystają czas, który tutaj spędzają. Idziecie za mną? Także my idziemy na plażę, posiedzimy sobie troszkę, potem pójdziemy znowu na basen i wydaje mi się, że pojedziemy dzisiaj na miasto pochodzić, bo nie byliśmy jeszcze. Taki plan na dzisiaj. Chłopaczki znaleźli sobie pracę dla siebie. Tutaj jest przyjemnie. Właśnie zrobiliśmy sobie takie mini sesje tutaj na oceanie, można tak powiedzieć, na tym pięknym krajobrazie. Ładnie to wygląda, prawda? Także chłopaczki jeszcze się bawią, a my postanowiliśmy wykorzystać ten czas na sesję. Wow, thank you, darling. That's the sweetest thing ever. Oh, gave me flowers and said he loves me. So nice. You can't catch me. No. Sobie tutaj robi swoje stopki. Pokaż stopki. Tak mocno, zrób tak. O, okej. Okay. O, Milanka, stopki ładne są. Bardzo ładne. I made a big step. You make a big step. Oh yeah. Dokopujemy się do czarnego piasku. Now it's shiny.
wody po takim długim spacerku od lądu. W końcu doszliśmy do wody i chodzimy sobie. Grankowi się podoba. Odleciał napić się wody. O, odleciał. Może znalazł rybka. Nie. Jesteśmy na końcu plaży. Doszliśmy bezludną wyspą. Śmieję się oczywiście, ale odpływ jak tutaj jest, to można tak daleko iść i właśnie tak idziemy tą stroną. Widzimy pieska, który bawi się w wodzie. Tutaj fajnie, bo słychać szum fal i jest tak fajnie klimatycznie. Nie wiem, czy będziecie słyszeć ten szum, ale on jest. Z plaży, a Justynka z Juliankiem widzę, że już przygotowali nam śniadanko. Jestem naprawdę zadowolone. Dziewczyny, oni wyszli wcześniej, a my postanowiliśmy się tam zostać i za to mamy nagrodę, że zostaliśmy na plaży. Proszę bardzo, kiełbaska. Ziemniaczki to są takie, takie tarte. Jajeczka. A Julianek kiełbaskę, chlebek, tak? No. Milanek też je. Gorące? Jesteśmy już na basenie. Opalamy się bez słonka. Słonko zaszło, ale gorąco jest. Jest humid, także nie przeszkadza nam wcale, że tak jest. Jeszcze lepiej w sumie, bo się przynajmniej nie spalimy. Wczoraj ja spaliłam sobie ramiona. Dzisiaj jak założyłam nowy kostium kąpielowy, to już nie było tak fajnie, bo piekło. Ale dziewczynki już są w basenie. Nam trochę więcej zeszło dłużej z Milankiem, bo wiadomo, to trzeba wziąć, zabawki trzeba wziąć, trzeba ubrać i tak dalej, itp. A dziewczyny siedzą i Julianek i już sobie pływają. Trzeba łapać. Ktoś musi być w pogotowiu. I piłkę łapać. Okej. Okay. Milanek też zdecydował, że wejdzie. O, sam sobie radzi. Proszę bardzo. Dobrze mu idzie. Jeszcze troszkę. Milanek bawi się. Julianek myśli, że pozuje do zdjęcia, ale Milanek wszedł na chwilkę do wody i chciał od razu wyjść, bo dla niego to było za zimna woda dzisiaj. Wczoraj pasowała mu, dzisiaj nie za bardzo, ale to nic. Bawi się czymś innym. A ja zaraz wchodzę do środka. Uwaga, atak, oj, maka do mamusi też. Zjem cię, obedę cię ze skóry.
A cia cię uratowała. Zrób ci. O jakie duzi. Babcia mała. Jaka mała? Jaka babcia mała? Taka. Nie? Taka mała. Taka? A Milanek jaki? Taki. Janek już wyszedł do wody. Będziesz jeszcze wchodzić do wody? Tak, ciocie. Okej, czekasz na ciocie. A gdzie Milanek do nas przyszedł. A gdzie będziemy znowu gilgotać. Oh my god. Baby shark, Dokładnie tak nie chciał wejść do środka, płakał troszkę, ale na pompona udało się namówić. Teraz mu się podoba. Mama siedzi nogi moczy. Właśnie, mama siedzi nogi moczy, proszę bardzo. O, fitki są? Są. Julianek, proszę bardzo, siedzi sobie i relaksuje się. Sprytny jest. Thank you.
pogoda nam się zmieniła. Wyobraźcie sobie, że pada. My postanowiliśmy iść nad ocean, żeby troszkę tego doświadczyć wydarzenia. Podoba nam się bardzo. Na tej plaży zrobiliśmy sobie odpływ, to teraz jest przepływ i jest naprawdę dużo wody. Tamta łódka, co była, to już jest w oceanie, a nie tylko tak o. Mamy parasolkę, jedną, drugą i siedzimy sobie. Co? Podoba ci się? Nie idziesz, nie idź, poczekaj, bo deszcz pada. You can't go, Milan. Restauracji. Teraz się wyszykowaliśmy tutaj, i idziemy. Deszczek troszkę robi pyk, pyk, pyk. Pada. Ale my się nie poddajemy i idziemy dalej. O tak, Janek pod parasolką. Tutaj idzie cała załoga. Ktoś buraczki wsadził, koperek. I też koperek, ale słabo rośnie. A tam w przodzie mamy ocean. Tak, idziemy tam. Już siedzimy, posadzili nas przy stoliku. Na początku chcieli nas posiedzieć gdzie indziej, ale udało nam się wynegocjować stolik. Tutaj bardziej co są widoki, a tam była folia. Także fajnie, cieszymy się bardzo. Zaraz przyjdzie menu i będziemy coś zamawiać. Bacznie czekamy, aż przyjdzie menu. O, proszę, Milanek też czeka. A widoki mamy takie. Pięknie to wygląda. Jest. Chcesz moje się napić? Dobrze. Też nie chcesz? Oh, for me? Okay. Cheers! Milanek pije wodę. No i co? No i co? I od razu Iryś wylatuje. Milanek ma monadę. Tak się prezentuje moje. Tak mamy. Zapytaj się. Mamy jeszcze takie. A dzieciaczki mają rybkę. Mają na kawałeczki. Okej. Okay. Życzę nam smacznego, smacznego. Dziękujemy. Ja tańcuję. Różne rzeczy za domu. Nawet książki są z przepisami. O. Fajny durszlak.
tu znaleźliśmy następny sklep, który pięknie wygląda. I idziemy po schodach do tego sklepu. Zakupy zrobione. Dzięki, Justynka. Fajne, podobało ci się? O, zamknęli 7 godzina chyba. O, Milanek swoją centówkę. Jest. Julianek swoją centówkę robi. Wybrał jaką chce i pokaż. Jest taka, co chciałeś? Pokaż. O, tak się wygląda. Pisze kiepkon. Super. Zadowolony jesteś? Ok, idziemy dalej. Kolejny sklep, który zaliczyliśmy. W klimatycznym miejscu, chodziliśmy trochę po sklepikach. Jesteśmy teraz na plaży. Jest już chłodno, no, wiatrek wieje i jest już zmierzch, można powiedzieć. Niedługo będzie ciemno, ale postanowiliśmy tutaj przyjść, zobaczyć, jak tu jest i przy okazji pokazać wam tutaj, co wygląda. Jestem w takim miejscu, gdzie taką wodę się podaje, jak mleko amerykańskie. Tam mamy bar. Takie są tutaj widoki. O, i światełka. Ja, muszą nam dać słomkę. Przyszło nasze jedzonko. Mamy dyp, chipsami, dypko California roll. Życzcie nam smacznego! Yeah.
idziemy już z tego miejsca i pan sobie gra. Zaraz wam pokażę. Muszę wam powiedzieć, że wróciliśmy już do domu. 11. Po naszej wyprawie, co? 11:15 prawie. Ja wiem, są spakowane. I ja dzieci poszły spać. 11:12. My troszkę już zaczęliśmy się pakować. Ty też? No, przecież połowę walizki mam. Ale nie do końca jeszcze. Spakowani jesteśmy. Chciałam tylko tak powiedzieć, zakończyć tego vloga. Dzisiejszy dzień był bardzo fajny, relaksujący. Później żeśmy zjedli, odpoczęli, pośmieli się. Uważam, że ten dzień jest zaliczony. Jutro mamy kolejny dzień. Jutro już jest nasz dzień do wyjazdu. Jutro mamy parę planów, które musimy zrealizować. Powiada się fajny dzień, jutro będzie gorąco i nie wiem naprawdę, jak to dzieci przeżyją, bo jest upalnie. Także dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję, że oglądaliście mój film i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!